Dobrze, ktoś ma jeszcze pytania do pana burmistrza? Bardzo ja proszę, może... Panie burmistrzu, ja bym prosił o odpowiedź. Dlaczego część miasta płaci 800% dzierżawy więcej, a druga część miasta płaci w ogóle normalnie, jak się płaciło kiedyś, 4 lata temu? Już pan odpowiada. Ponieważ dzierżawy się płaci, to powiem, jak pan siądzie, co ileś lat należy przeszacowywać wartość nieruchomości. Nie wiem, czy wspomniałem tu państwu, przez wiele lat nie było to robione. Ustawa weszła, która nakazuje nam robić. No i ileś lat temu, jak zostałem burmistrzem, bardzo duża ilość tych przewartościowań była wartości nieruchomości. I pytam, dlaczego raptem teraz to tak nagminnie? A panie burmistrzu, bo to było niepolitycznie, nikt tego nie robił, ale przepis wszedł i w pierwszym roku to pan płaci 25% więcej, w drugim roku 50%, a w trzecim roku dopiero faktyczna wycena tego. I było tak, że rzeczywiście wartość nieruchomości wynosiła tam kiedyś powiedzmy 10 zł, a teraz 100. I teraz po jakimś czasie znowu, jak spadną nieruchomości, to my znowu przeszacujemy. Raz na tam 10 lat się to robi. I stąd to tak. Ale moje pytanie brzmi tak. Dlaczego ja już, mi płaci mi 4 lata już, 800% więcej, a druga część miasta, jak płaciłam przypuszczalnie przy wykupie 15 lat temu za te mieszkania, w dalszym ciągu płaci to symboliczne grosze. Mam prośbę. Jakby pan, że tak powiem, przyszedł z tym swoją, mówi mi się kiedyś do mnie na spotkanie, żeby pan mi pokazał, bo trudno mi mówić, bo na pewno tak nie jest. Zarządzenie jest jedno, wartość dzierżawy jest taka sama. Nie ma to, tylko w zależności od tego, czy to jest na usługowe, czy tam jakieś tam na ogródek, czy tam jakieś. Mówię panu, nie, jest to niemożliwe, no, ale mówię panu, 800%, no, musiałby pan przyjść, bo być może, że pan o czymś nie mówi, a ja coś innego tłumaczę, naprawdę. Nie, nie, ja no dlaczego to poruszam to? Bo mam tam znajomego dobrego na 40-lecia i mieszka. I nawet był parę dni temu u mnie. Pytam się, jak w tym roku płaciłeś dzierżawę? Ale za co? Za co? Wieczyste. Użytkowanie wieczyste. Pan prognozował za mieszkanie, jak dzierżawa, jak płacimy wszyscy, nie? On mówi, nic mi od wykupu, nic mi się nie zmieniło. A nam się 4 lata temu zmieniło, 800% na więcej podniosło. Bo przykładowo mówię, płaciłem 5,30, a teraz płacę 45 zł. I to już czwarty rok, a oni płacą normalnie. Ale to użytkowanie wieczyste. Tak. Ale to pan mówi o gruncie. O gruncie. Użytkowanie wieczyste. Powiem panu, nie, to jest niemożliwe, po prostu... No, mogę panu... Ale nie, ale mówię, pan przyjechał, jak coś będzie miał pan chwilę czasu, to umówić się ze mną, no przez sekretarkę się umówić, no czy na przyjęcie interesantów, czy pan powie, że była rozmowa podczas tego, żeby pana umówić, pan przyniesie, wezmę urzędnika, siądziemy, wytłumaczymy, bo powiem panu, no nie mamy kwitu przed sobą, ja może panu nie jestem w stanie to wytłumaczyć. To znaczy, na tyle, co ja wiem, to miało być o sukcesywnie robione, a te sukcesywnie robione, to już jest 4 lata, my płacimy, a nie... Nie, powiem panu, to wyjaśnimy tą sprawę. Ja w tej samej sprawie, tak, dotyczy budynku Grunwaldzka 4. My ten budynek nabyliśmy na własność w 1993 roku i do 2012 roku w moim przypadku ja płaciłem 5 zł 12 groszy za dzierżawę. W 2012 roku Grunwaldzka ile, proszę pana? Grunwaldzka 4, to dotyczy całego budynku. Dobra, 4. I pan płaci ile? Płaciłem 5 zł 12 groszy. 5, 12, użytkowanie wieczyste, pod, tak, gruntu pod budynkiem, tak? W 2012 roku została podniesiona suma do wysokości 32 zł. W którym roku? W 2012 roku. Chodziłem do Urzędu Miasta pytać się odpowiednie, panie, dlaczego tak to jest. Otrzymałem odpowiedź, że przez lata nie było to... Tak, jak pan mówił, tak. Zrozumiałem. Natomiast w grudniu tego, w grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy znów podwyżkę i w moim przypadku z 32 zł do 58 zł. W 2016 roku? Tak.
Tak, w grudniu. 50. 58 zł, tam w grosze się nie będę bawił, ale w tej sumie. Więc się pytam, jakie to jest przekształcenie, jakie to dowartościowanie, od czego to zależy i kto jak to sobie tym dysponuje? To ale proszę pana, powiem panu, to ja znowu sprawdzę. No niemożliwe, żebyśmy co 4 lata raz podnieśliśmy i teraz tego. W 12 roku, nie pamiętam pan, czy to... To jest przeszacowanie banku. Nie, to Proszę panu, 13, 14, 15. Proszę pana, to co mówiłem. Mówię, że najpierw pan dostał 25% w jednym roku, w drugim roku 50, a w trzecim roku pan płaci 100. No to tu się zgadza. Panie burmistrzu, tu chodzi tym panem o coś innego. Że tu podnoszą, a są części miasta, gdzie tego szacowania nie ma. I tak jak tutaj dwa razy właśnie pan Matuszak mówi, że podniesiono, czyli w tym miejscu dwa razy było szacowanie, a panu chodzi o to, że są w mieście części, gdzie tego szacowania nie ma. Ja powiem panu sama, na ulicy Przemysłowej użytkowanie wieczyste firmy, w której pracuję, zostało podniesione razy 300% w ciągu, dwa razy w ciągu 4 lat, tak? Nie, no a są miejsca, gdzie tego nie ma. Chodzi o to, żeby ujednolicić te. 3 lata, bo najpierw jest ta stawka podstawowa, w pierwszym roku 25%, w drugim 50%, a w trzecim to tak się wypada na 4 lata. Ulica Przemysłowa. Dobrze, zapisałem sobie, ile jeszcze miasta mamy, że tak powiem, przeszacować po prostu wartości.